A teraz, moi drodzy, będziemy mówić o kolejnych fantastycznych atrakcjach, które czekają na poznaniaków, tych poznaniaków, którzy w ferie pozostają w mieście. Ze mną pani Natalia Tranowicz, witam bardzo serdecznie. Witam. A będziemy mówić o artystycznych piątkach, które odbywają się w Palmiarni Poznańskiej, czyli jutro właściwie pierwszy taki artystyczny piątek, ale co dzieje się u was ciekawego w ferie właśnie zimowe? Jutro będzie pierwszy premierowy piątek artystyczny. Natomiast u nas się bardzo dużo w ogóle dzieje w palmiarni, a z okazji ferii, które mimo wszystko na razie aurę mają taką ku życzeniu dzieci, bo jest śnieg, można ulepić bałwana, pójść na sankach, ale mamy alternatywnie. U nas zawsze jest gorąco, tropikalnie i zawsze jesteśmy w karnawałowym szale. Także zapraszamy wszystkie dzieci we wszystkie dni ferii do końca, czyli do 27 włącznie, do niedzieli, gdzie będziemy kończyć atrakcję imprezą karnawałową z super mocnym przytupem, światłami dyskotekowymi, także zachęcamy dzieci tutaj do działań. Wieku wtedy? Tu dzieci akurat preferowane są od 4 do 10 roku życia, a generalnie, jeżeli chodzi o dni codzienne i różne nasze eventy, wydarzenia, są dzieciaczki od powiedzmy 0 do lat 12, 14. Zależy, co akurat mamy w ofercie. Mieliśmy w ostatnią sobotę specjalną imprezę przygotowaną dla dzieci od 0 do 4. I był to balik tropikalny, także nastawialiśmy się na zupełne maluszki, gdzie sprawiliśmy wielką radość. Myślę, że większą tą radość sprawiliśmy opiekunom i tutaj dziadkom, rodzicom niż samym maleństwom, ale też bawiliśmy się fantastycznie, wyczerpaliśmy dzieci półtorej godziny animacją, także uważam, że to jest super sprawa. U nas nigdy nie jest tak, że jak jest karnawałowa impreza, to że tak powiem, dwie bite godziny tańczymy. Zawsze przeplatamy to zabawami takimi warsztatowymi, tak żeby dzieciakom zharmonizować dynamizm w tym działaniu, bo one nie potrafią po prostu jednej rzeczy zrobić dłużej niż pół godziny. Ja uważam, że trzeba im tutaj to rozgraniczać. I są bardzo uzdolnione, muzycznie, plastycznie. O, to jaka dobra informacja. Od razu na początek dowiadujemy się, że ja nie umiem rysować, a potem się okazuje, że powstają piękne dzieła. Ja nie umiem czegoś tam kreować, ja nie umiem tańczyć, okazują się naprawdę wspaniałe odkrycia wśród dzieci, dlatego też zrodził się pomysł, już kolejna taka nasza fuzja i interakcja ze Sztukoladą, z którą mam przyjemność od lat współpracować. Dziewczyny jako doświadczone plastyczki będą, myślę, wyłaniać tutaj nasze talenty wspaniałe, a ja jako animator, który tutaj działam na terenie między innymi palmiarni, będę się starała te talenty im przyprowadzać. Także super, super, to wszystko bardzo dużo działo, bardzo dużo. Więc właśnie, ten cały piątek artystyczny rozpoczyna się jutro. Jutro, czyli 18 stycznia, w jakich godzinach? 11 do 14. Rodzice są w tym momencie wolni. Zapraszamy ich na przepyszną kawę. Mogą udać się do kawiarni, która znajduje się na terenie palmiarni. Polecamy przesympatycznie. Też oczywiście w aurze tropików, także jak najbardziej. Jeżeli mają oczywiście ochotę pozostać, mogą nam tutaj towarzyszyć. Natomiast staramy się, żeby to było bierne towarzyszenie, ponieważ mamy przygotowany sztab animatorów. Dwie panie ze Sztukolady plastyczki, kochane siostry. Także uważam, że mogą rodzice się zrelaksować. To już jest piątek, oni, niektórzy mają dość dzieci od poniedziałku do piątku, są dziadkowie. Oni korzystają chętnie z tego, żeby te dzieciaczki z nami pozostawić i podglądnąć ewentualnie. Super, bardzo fajnie. A co w ten najbliższy piątek, czyli jutro, będzie się działo? Wiemy, że Sztukolada, wiemy, że zajęcia w Palmiarni Poznańskiej, ale co dokładnie będziemy robić? Dokładnie będziemy robić bardzo dużo. Zaczniemy od tego, że musimy najpierw się zamienić. Musi nastać metamorfoza. Bez metamorfozy nie ma w ogóle zabawy. Czyli zamieniamy się w dzikie tygrysy, tarzanów, kocice. To, o czym sobie dzieci wymarzą, jakby będą takie już zamienione, odmienione. Oczywiście będą się wszystkie świecić w brokacie. To wtedy przystępujemy do zabawy. Mamy przygotowany quiz o palmiarni, mamy zwierzęce kalambury, czyli takie nasze różne animacje, interakcje. Będzie balonowe zoo, będziemy tworzyć zwierzaki, a dziewczyny ze Sztukolady tutaj przejmą pałeczkę i dowodzą plastycznie, także będzie tworzenie bryloczków, będzie taka zabawa plastyczna w lwiej paszczy, która zostanie zakończona sesją fotograficzną, gdzie dzieci też otrzymują zdjęcia. Także naprawdę zapraszamy, zachęcamy, są ostatnie wolne miejsca. W zasadzie to może nawet nie ma miejsc, ale zachęcam, bo następny piątek jest też do dyspozycji. No właśnie, ten następny piątek, jeśli też takie jutro same nie godziny będziemy mieli okazji, tak, to kolejny piątek, 25 stycznia, można się pojawić w palmiarni. Również, tylko trzeba dokonać zawsze zapisu, ponieważ ze względu na bezpieczeństwo dzieci, komfort zabawy i pracy twórczej, uważam, że te zapisy są naprawdę w jaki sposób konieczne. Się zapisujemy? Czy wystarczy mailowo, telefonicznie? Wystarczy mailowo bądź telefonicznie. Także jest wszędzie to podane, jest informacja i na stronie palmiarni, i na naszym Facebooku.
Facebooku i na Facebooku Sztukolady. Także myślę, że wystarczy wygooglować animacje dla dzieci i w ogóle dowiedzieć się różnych cudów, co można zrobić tak cudownie wolnym czasem. Natomiast jeżeli komuś się nie uda załapać na ten piątek, bo wiadomo, są ograniczone miejsca też wiekowo, na przykład dla maluszków to niekoniecznie jest impreza, zachęcam na sobotę, na niedzielę, gdzie bawimy się tanecznie, też przyplatamy takimiś warsztatami, także sobota 13 do 15, niedziela 14 do 16 jest impreza karnawałowa i to są imprezki do tej niedzieli płatne. Natomiast uwagi na to, że mamy tak wspaniałe święta i one są podczas ferii, postanowiliśmy ku radości najmłodszym i odmieniamy trochę rolę. Będzie metamorfoza, ale to babcia się zamieni w tygrysicę, a dziadek jakiegoś Indianina. I nie tylko, będziemy łowić ryby na wesoło, będziemy robić hawajskie kwiaty dla babci. I zapraszamy w same ich święto, czyli poniedziałek, palmiarnia jest czynna wyjątkowo w ferie, także zapraszam wszystkie babcie z dziećmi. Super. Impreza jest całkowicie darmowa. I tu nie musimy się zapisywać, przychodzimy rotacyjnie, jeżeli ktoś ma ochotę przyjść po wcześniejszym śniadanku, przychodzi od 9 do godziny 15. Może przyjść o 12, to jest zupełnie dowolne. I analogicznie Dzień Dziadka, czyli 22 wtorek, zapraszamy wszystkich dziadków z wnukami. Troszeczkę będzie gier logicznych, troszeczkę odkurzymy stare gry, no i będziemy się bawić w takim animacyjnym, karnawałowym tonie. Także różne niespodzianki czekają, mamy wiele nagród od sponsorów, którym chciałam też podziękować. Tymi sponsorami jesteśmy oczywiście my, jako organizator, Animacja dla Dzieci, Sztukolada, firma Wirpen i wydawnictwo Zielona Sowa. Także mamy dużo, jest czym wybierać. Ponadto dla wszystkich dzieci, które w ogóle jeszcze by okazało się, że nie są w stanie z nami się pobawić, bo jest za duże zainteresowanie, na co liczymy, jest nam niezmiernie miło, zachęcam do wystawy, uczestnictwa aktywnego w tej wystawie i mamy przez cały czas okres trwania taką wystawę, tytuł. Niech wam palma ferie odbije i rysujemy swoje wariacje, tak, wszystkie mam, tak. Rysujemy swoje wariacje na temat ferii. Ja zapraszam, można nas już odwiedzić. Galeria naprawdę powstaje i to już nie raczkuje, tylko naprawdę w dobrym idzie tak kierunku, że dziewczyny chyba, które jutro przyjdą, nasze kochane ze Sztukolady, będą zachwycone. Miałam naprawdę tak fantastyczne dzisiaj prace i to robiły dzieci i 3-letnie, i 12-letnie, i starsze, i młodsze, także rewelacja. Wyobraźni im nie brakuje. Wyobraźni, różne, na przykład dziewczynka widziała kucy kapony, który łowi, bawi się z mięsożerną rybą w palmiarni, także bardzo różne fuzje plastyczne. Forma też jest dowolna i możemy tę pracę codziennie przynosić. Kolejnym dniem, gdzie planujemy atrakcje, a mamy już jak gdyby tutaj uzgodnione, jest czwartek, gdzie będzie pierwszy i premierowy pokaz ratownictwa medycznego. Nauczymy dzieci, co należy robić. Palmiarnia, jak też inne miejsca w ferie, myślę, że należy uważać. Mogą się różne rzeczy zdarzyć. Tutaj akurat powiedzmy, że z nasileniem, nastawieniem na to, co by się stało, gdyby, nie wiem, niebezpieczne zwierzę uciekło z terrarium, bądź, nie wiem, wpadłoby dziecko do wody, zakrztusiło się, gdzie wiadomo, cukierkiem może być poczęstowane gdziekolwiek. Będziemy starali się dzieciom to w formie takiej obrazowej przedstawić. Przyjadzie maltańska służba medyczna. Czyli zabawa i edukacja. Edukacja, dokładnie. Piątek znowu warsztaty i sobota, niedziela 26-27. Kończymy takim mocnym przytupem. Znowu będą imprezy karnawałowe, gdzie sobota skierowana jest do tych maluszków głównie, czyli do 4 roku życia. Także mamy i dla starszych, i dla młodszych. Czyli się w ferie na pewno nie nudzicie. Nie nanudzimy się, nie wiem, co jeszcze będzie w środę, ale na pewno przygotuję jakąś niespodziankę, nie mogę zdradzić do końca. Mamy to jakimś tam ramowym scenariuszu, do końca jeszcze nie wiem, co to będzie, ale będzie coś, co na pewno zachwyci dzieci. Także zachęcam, gwarantujemy równą temperaturę, krótkie rękawki, mile widziane, przebrania codziennie mile widziane. Nagradzamy przebrania, nie tylko brawami, nie tylko uśmiechami. Zachęcamy również babcie, dziadków, rodziców, nawet jakichś akcentów do przebrań. Mamy w końcu karnawał, także bawimy się. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nieważne, czy będzie chłopiec, czy dziewczynka, czy będzie miał lat 5, czy 10. Także naprawdę warto. Do tego w ramach takich odwiedzin możemy zwiedzać palmiarnię. Ja dodam, że nie każdy wie, bo tego nawet Facebook nie zdradza, że w palmiarni dzieci mogą karmić ryby, co cieszy je ogromnie i dodam, że te ryby są zawsze głodne i nieważne jaka przyjdzie ilość dzieci, sprawia im to ogromną frajdę. Także bierzemy ubrania na przebranie, bo dzieci lubią się pomoczyć. Czyli trzeba być zresztą również przygotowanym. Także można. Super. No myślę, że tak bogatej oferty jeszcze dzisiaj nie usłyszałam od żadnego mojego gościa. Mówiliśmy dużo o feriach zimowych. Jeśli ktoś zostaje w Poznaniu, to na pewno z Wami nie będzie się nudzić. Absolutnie nie. Mamy osoby, które się pozapisywały z całej Wielkopolski, nawet z całej Polski, które znają nas jako animatorów i wiedzą, że z nami jest zabawa na 102, także na pewno nas
odwiedzą tu mnie. Super, no to my, moi drodzy, przypominamy tylko, że jutro już jest piątek. Piątek 18 stycznia do Palmiarni Poznańskiej zapraszamy od godziny 11 do godziny 14. Tak, a wszystkie dzieci, które nie zostaną zapisane po prostu z uwagi na brak miejsca, zapraszamy przez cały czas otwarcia palmiarni. Dodatkowo dla nich przygotujemy na pewno jakiś warsztat, jakieś atrakcje od godzinki 9 do 15. Także zachęcam. Czyli codziennie od 9 do 15. Do 15. Można się bawimy w niedzielę do 16. Zawsze godzinkę dłużej. To ta karnawałowa impreza. Tak. Super, bardzo fajnie. Dziękuję serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, jak widzicie, ciekawych atrakcji w Poznaniu w ogóle nie brakuje. Także jeśli z miasta się nie ruszacie, to jak najbardziej można wybrać się do Centrum Kultury Zamek, można wybrać się do naszej poznańskiej palmiarni. Tam dzieje się bardzo, bardzo dużo. Już niedługo Dzień Babci i Dzień Dziadka, także można się również i z babcią, i z dziadkiem do palmiarni wybrać. Moi drodzy, to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. My widzimy się oczywiście jutro o godzinie 17:30. Również będziemy rozmawiać o feriach zimowych, ale nie tylko. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. Partnerem telewizji ONTV jest Kupiec Poznański. Partnerem telewizji ONTV jest Deco Culture.